W sierpniu 2012 roku, kiedy Mary Wagner weszła na teren kliniki aborcyjnej przy Lawrence Avenue w Toronto. Oficjalna nazwa to klinika dla kobiet. I zrobiła to, co już wcześniej robiła w podobnych sytuacjach. Miała ze sobą róże. Do każdej róży dołączona jest kartka z informacją pro-life. Mary wchodzi do budynku i rozdaje róże kobietom w poczekalni. Mając nadzieję i modląc się o to, by zmieniły zdanie i uratowały własne nienarodzone dzieci przed aborcją. Żeby nie przeszły przez kolejne drzwi do sali zabiegowej. Metoda jest prosta. Rozmawia z nimi i tłumaczy. Nie musicie tego robić. Pomogę wam, jeśli tego nie zrobicie. Były kobiety, które przyjęły róże, opuściły klinikę i pojechały do domu. Widziałam parę, która wyszła z kliniki i zapytałam, dlaczego wyszliście? Dali mi wtedy róże i powiedzieli, porozmawialiśmy z kimś w środku. Tak, słyszałam o przypadkach, gdy dziewczyny mimo wszystko decydowały się na aborcję, ale na własne oczy widziałam i takie, które opuszczały klinikę aborcyjną po rozmowie z Mary. W końcu personel wzywa policję. Tak było i w tym przypadku. Aresztują ją, zakuwają w kajdanki i zabierają na komisariat. W swoim zeznaniu przyznała się do zakłócenia pracy kliniki oraz do nieprzestrzegania warunku zawieszenia kary, czyli sądowego zakazu zbliżania się do kliniki. Takim zeznaniem w zasadzie wyręczyła oskarżyciela. Zdarzyło się raz, że Mary rozmawiała na terenie kliniki z jakąś kobietą i przyjechali policjanci, którzy bardzo brutalnie ją potraktowali, wyciągając siłą z budynku. Kobiety, które były świadkami zajścia, opuściły klinikę, bo stwierdziły, że nie chcą przechodzić aborcji, jeśli tak traktuje się osobę, która próbuje z nimi o tym porozmawiać. Ale prawo mówi, że wolno ci próbować ratować życie komuś, komu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. A Mary uznaje, że nienarodzonym dzieciom na terenie kliniki aborcyjnej grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, że zabrano je tam, by je zabić.